witamy Was bardzo serdecznie. W ostatnim vlogu wjechaliśmy do Holandii. Wspólnie zobaczyliśmy jeden z parków narodowych i jedno miasteczko. Teraz jesteśmy na trasie. Jedziemy w bardzo znane i piękne i malownicze miejsce zwane Wenecją w Holandii i nie będzie to Amsterdam, będzie to miasteczko, do którego w ogóle nie będziemy mogli wjechać, ponieważ nie ma tam takich dróg dla samochodów. Można się tam poruszać jedynie rowerem albo łódką lub gondolą. Muszę Wam też powiedzieć, że w trakcie naszej trzyletniej podróży nieraz spotykaliśmy kampery właśnie na niderlandzkich blachach w Europie, także Holendrzy bardzo lubią też ten sposób podróżowania. Jeśli chodzi o noclegi, no to ogólnie nie jest to pozwolone, żeby spać tutaj na dziko, ale jest wyznaczonych bardzo wiele miejsc, gdzie można to robić. Kempingów, kempingów prywatnych, kamperplaców czy parkingów dedykowanych kamperom. Także tak naprawdę nie ma z tym większego problemu, żeby gdzieś się zatrzymać. Trzeba to robić, jeśli chcecie na dziko to robić, to trzeba bardzo uważać i bardzo ostrożnie wybierać miejsca, żeby no nie dostać mandatu. Podobno to się jest zdarza. 140 euro kosztuje mandat za spanie na dziko, jeżeli złapią. I nie chodzi tylko o kampery, jest po prostu w Holandii zakaz spania w samochodach. No jeśli chodzi o ten zakaz takiego kamperowania na dziko, to wiąże się z tym, że jest to bardzo mały kraj. Holandia jest wielkości mniej więcej Małopolski, czy Mazowieckiego, nie pamiętam dokładnie, ale jednego z naszych województw. Jest tutaj bardzo dużo ludzi, jak właśnie na tą ilość małego lądu. Jest to bardzo duże zaludnienie, w związku z czym trzeba bardzo duży kładą nacisk na to, żeby dbać o tą naturę i dlatego wyznaczają te miejsca, gdzie można się zatrzymywać, gdzie nie, no bo jakby każdy chciał sobie tak stawać, gdzie popadnie, no to bardzo szybko rozjechalibyśmy wszyscy tą biedną Holandię, która no nie ma tutaj za wiele terenów zielonych. A teraz w drogę do celu. Przyjechaliśmy na miejsce. Jest to miejscówka na dziko, dlatego też czaimy się trochę, żeby nas miejscowi nie zobaczyli, więc no, idziemy po prostu spać. Zakryliśmy kocem szoferkę, gasimy światło i będziemy szli spać. No już jest późno, więc i tak byśmy dzisiaj nic więcej nie zrobili. Witajcie w nowym dniu. Ja jestem już po prysznicu. No i właśnie przygotowuję śniadanko. Moi drodzy, to będzie pierwsze nasze holenderskie śniadanie. Byliśmy wczoraj w sklepie i kupiliśmy kilka produktów, między innymi bardzo pyszny, pieczony chleb, ale coś, co odkryłem, to po prostu totalnie przez przypadek, bo stałem przy lodówkach i szukałem czegoś po prostu, co moglibyśmy kupić do jedzenia. Rzuciło mi się w oczy takie opakowanie z napisem filet American. No wydawało mi się, że to po prostu jest taka zwykła pasta z papryki, a okazało się, że to jest tatar. Smaku po prostu jest jak tatar, taki bardzo podobny do smaku takiego polskiego tatara, ale trochę było, trochę nie do końca taki bardziej taki jak... Trochę pasztet, tylko taki... nie o smaku pasztetu. Tak, no i wygooglowałem to i okazało się, że to jest holenderski przysmak. W 51 roku bodajże jakiś człowiek zrobił pierwszy raz, to podał na kanapce w Antwerpii albo w Amsterdamie. Od tego czasu no jest to, że tak powiem, taki ichniejszy tatar i przysmak lokalny. Nie ma to nic wspólnego z Ameryką, mimo nazwy Filet American. Tak naprawdę nie znalazłem informacji, dlaczego nazywa się Filet American. Ja zgaduję, że to może tak jak u nas są pierogi ruskie. Aha, możliwe, no. Natomiast na śniadanie będziemy jedli coś takiego i powiem Wam szczerze, że nie mam kompletnie pojęcia, co to jest, ale w lodówce to wyglądało na taki potrawę śniadaniową, bo jest jajeczko, jest majonez, jest marchewka i coś pod spodem, co pachnie jak mięso również. Łukasz kocha takie eksperymenty, zawsze w sklepie przylatuje do mnie z jakimiś dziwnymi rzeczami. Aha. No jest to zmielonych tam bardzo dużo składników. Ale to jest chyba zmielone jakieś mięso, takie mięciusieńkie,
Jakieś tu są czerwone rzeczy. Nie wiem dokładnie, co to jest. Z sałatką na wierzchu i majonezem. Przyjechała tutaj młodzież i będą nurkować, bo za nami jest jezioro. Korzystając z tego, że Kasia sprząta, przeczytałem sobie, co tutaj Holendrzy jedzą. No i oczywiście sery, no bo holenderskie sery są bardzo znane. Old Amsterdam, taka wersja gołdy dojrzewającej. Mamy już ją zakupioną, jeszcze nie otwarliśmy, ale później wieczorem zjemy. Słynne wafle z syropem. No i te wafle ja już kiedyś w przeszłości jadłem. To są takie wafle wypełnione, dwa wafle sklejone ze sobą, a po środku jest toffee. I idea jest taka, że po prostu ten wafelek się kładzie nad herbatę, bo to jest taki, taka przekąska do herbaty, do kocyka, książki i herbaty. Jak się zaparzy herbatkę czy kawkę, można sobie położyć ten wafelek i ta herbata po prostu ogrzewa to tofi, no ono się tak lekko topi, no i później się to ciągnie. Bardzo słodkie, bardzo smaczne. Mają też kiełbasę surową, jedzą, no i przeróżne zupy, między innymi zupa serowa, więc jak będziemy gdzieś mieli okazję iść do jakiejś knajpki na zupę, to pójdziemy na zupę serową. No i ogólnie prorybne też rzeczy, no z uwagi na to, że oni mają dostęp do wody, to do morza, to po prostu rybka. Śledzie, bułka ze śledziem i z cebulką i widziałem wczoraj w sklepie, były normalnie płaty śledziowe i obok była w tym samym opakowaniu osobno zapakowana cebula pokrojona w kostkę. Z tego co widzę, to po prostu to się nakłada na bułka, śledź i cebula i tyle. No, wszystko co zobaczyłem, co Holendrzy jedzą, bardzo mi podchodzi, więc ta kuchnia to jest coś, co tak, jak najbardziej. Łukasz lubi. Ale zanim wycieczka, zanim przyjemności jedzonka, najpierw trochę pracy. Będziemy pracować na laptopach, ogarniać vlogi, montaże, przygotować publikacje. A po południu zabieramy Was na wycieczkę, znaczy Was zabieramy za chwilę, bo we vlogu zobaczcie go za moment. Zawijamy się i jedziemy w nowe miejsce. Jedziemy teraz do tej Wenecji holenderskiej, żeby Wam pokazać i sobie, jak to wygląda. Kasia, ostatni szlif na twarzy. Łukasz pakuje wszystkie rzeczy i ruszamy w drogę. Bardzo się cieszę, ponieważ wyszło słońce, a to południa dzisiaj było tak bardzo pochmurno. Więc jak wiecie, słońce plus Łukasz to znaczy bardzo dobry humor. No. Więc moi drodzy, jesteśmy teraz w takim miejscu, gdzie nie można się przemieszczać samochodami. Wszyscy pływają łódkami wynajętymi, z wiosłami albo z silniczkami i my też weźmiemy taką łódkę, ale ja się troszkę boję, bo już ostatnio byliśmy z naszymi przyjaciółmi gdzieś nad jeziorem Czorsztyńskim i tam wynajęliśmy taką łódkę z takim właśnie elektrycznym silniczkiem, no i to była, że tak powiem, ciekawa wyprawa, ale ja na szczęście tego nie kierowałem, ponieważ ja nie wiedziałem, jak się to obsługuje, więc mam trochę lęki, czy to w ogóle sobie poradzimy z tym, czy się nie wykołoziołkujemy. Jak widzę, że tamten pan też pierwszy raz, bo przyjmował instruktaż od młodego i daje radę, więc chyba co, bierzemy taką łódkę? Pewnie. No dobra, to bierzemy.
Będzie to przygoda na pewno, chodź. Wszystko idzie na kamerze. Idę tak. We will be ready right now, so no worries. Kasia? O, ono jest stabilniejsze niż tamte. Turn to the right, the ball goes to the left, and left, the ball goes to the right. Okay. I co? No nie wiem, ja po prostu, no zobaczmy. No spokojnie. Jest to mój pierwszy raz, na pewno. A zobacz, co jest za tobą. Ale super to jest. To wiem, może kiedyś się przerzucimy na łódkowanie. No dobra, dwa słowa o tym miejscu. Jesteśmy w miejscowości Githorn i ona słynie z tego, że nie ma tutaj ulic. Więc poruszamy się tutaj kanałami, właśnie łódką. I przede wszystkim ona słynie z tego, że jest taka bardzo baśniowa, bajkowa. Jest tutaj bardzo pięknie, są piękne domy, piękne ogródki. Także jak tylko znalazłam parę informacji na ten temat w sieci, to postanowiłam, że musimy się tutaj zjawić. No i jest przepięknie, wycieczka jest wspaniała. Łódka na godzinę kosztuje 20 euro. Zaraz przed wejściem tutaj jakby w to główne miejsce przy restauracji jest duży parking, który jest za darmo, także bardzo łatwo jest sobie to zorganizować. W internecie znalazłam informację, że ta miejscowość powstała w miejscu, gdzie były torfowiska i właśnie stąd wydobywano torf, który używano, no, żeby go spalać, wytwarzać energię. I żeby właśnie ten torf móc przemieszczać, no to stworzyli właśnie taki system tutaj Holendrzy, system kanałów. No i z czasem zaczęli tutaj także z nich korzystać, łowiąc ryby, a w ostatnim czasie bardzo mocno rozwinęła się tutaj turystyka. Nas to nie dziwi. A łódkę prowadzi się coraz lepiej, z minuty na minutę. No to przez 5 minut, 10 płyniemy? Jestem tak podekscytowany. Co? Że jestem takim podekscytowany, że mam wrażenie, że już płyniemy od godziny, bo jest tak dużo przepięknych. No gdzie się nie odwrócę, to jest bardzo dużo przepięknych widoków. No i cała ta akcja z prowadzeniem łodzi. I dopiero przyjechaliśmy na pierwszy zakręt, a jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, żeby skręcić. I to jest najkrótsza godzinna trasa. A moglibyśmy tutaj 3 godziny spędzić przy takiej dłuższej trasie. No niesamowite. Ja po prostu jestem w szoku, jak ludzie mieszkają w tej Holandii. I tak, jeszcze z takich ciekawostek mogę wam powiedzieć, że w Githorn mieszka około 2600 osób. Tyle mieszkańców ma to miasteczko. No natomiast turystów przyjeżdża tutaj tysiące i jest to miejsce coraz bardziej popularne. Nie dziwię się w ogóle. Tam jest pan, który idzie w drewniakach, w prawdziwych holenderskich drewniakach. Ja nie mogę przestać się dziwić w ogóle tego całemu pięknemu wszystkiemu, co tu widzę dookoła, ale dziwię się też tym ludziom, którzy tu mieszkają. W sensie, nie dziwię się, że tu mieszkają, no mieszkają tu po prostu, ale dziwię się, jak to w ogóle funkcjonuje. Tutaj dookoła wszędzie kanały pełne turystów, a ci państwo, jak gdyby nigdy nic, wystawili sobie krzesełka, pieski czeszą i no, na podwórku po prostu. No jesteśmy u nich na podwórku prawie.
coś niespotykanego, żadnych płotów, żadnych takich murów. Wiadomo, że niektóre posesje mają takie jakieś żywopłoty, ale to jest wszystko nieogrodzone. No jest tutaj przepięknie i też z tego co widzimy, to nie jest jakby tylko ta miejscowość. Nie tylko tutaj jest tak ładnie, że są przystrzyżone trawniczki, piękne ogródki i bardzo zadbane domy, tylko no wszędzie przy drogach, wszędzie tam, gdzie się poruszamy przez te ostatnie dwa dni, widzimy, że wszystkie domy są takie bardzo zadbane. No jeszcze nie widzieliśmy ani jednego takiego byle jakiego domu. Także no niesamowita kultura. W ogóle mamy takie skojarzenia, że Holandia bardzo nam się kojarzy z Anglią. Trochę ze względu na budownictwo i właśnie na tą ilość kanałów, a też pod pewnymi względami kojarzy nam się ze Skandynawią, bo ten rowery, no to jest bardzo duńska sprawa. No te piękne takie domeczki zadbane w takich nieoczywistych lokalizacjach i te dachy takie, które są pokryte no jakąś taką jakby słomą czy strzechą, nie wiem do końca. W każdym razie kojarzy nam się to też z Norwegią, także no niesamowicie ciekawy kraj. Przepiękny. No i co, zbliżamy się powoli do końca, opłynęliśmy no, całą traskę dookoła. Piękna, wspaniała wycieczka, ale jesteśmy już trochę głodni. Coś będziemy zaraz... Ja was zaraz... jeszcze zabiorę na wycieczkę, ja się jeszcze pójdę przejść po szukaniu, poszukiwaniu jedzenia. Gigantyczny rabarbar. Ja, patrzcie jaki rabarbar za mną. Giemo. Welcome back. Thank you. Yes, you can go to the second bridge and turn the boat. Proszę, jaki zakręt. Brawo. Nawróciłem na takim ślizgu. Lekko zawadziłem o tamto, ale tego nikt nie widział. Super sprawa, ale a propos, gdybyście kiedyś się tu wybierali, polecamy oczywiście, jest to zajebista sprawa. Natomiast jedna godzina to jest takie normalne, żeby okrążyć to, co myśmy dzisiaj zrobili i moja ręka już mi mówi enough, wystarczająco. Gdybyśmy mieli jeszcze drugą godzinę, no to można by było, ale godzina wydaje mi się, że wystarczy. Jeżeli ktoś jest dwie osoby, bo jak ktoś jest więcej osób na łódce, to trzeba liczyć na to, że to po prostu wolniej płynie ta łódka. Bo my zsunęliśmy całkiem sprawnie. Wysiedliśmy na ląd i bardzo dziwnie nam się idzie. Dalej nami tak lekko buja. Buja. Dziwne uczucie. Dziwne, nogi mi tak falują. Jak lepszy? Mhm. Ten bardziej przypomina tata. Jeszcze bardziej. Bo tamten był pieprz na tamtym. Mhm. Ja nie czułam smaku do końca. Tylko ten pieprz. Przygotowaliśmy też sery holenderskie. I mamy tutaj typowy holenderski Old Amsterdam, czyli ser typu Gouda, ale dojrzewający, długo dojrzewający. I on jest taki dosyć intensywny w smaku i czuć w nim takie grudki, nie wiem czego, mleka. Bardzo dobry, intensywny, taki przypominający parmezan. Natomiast tutaj, tu mamy ser kozi z kozieradką. Kozi z kozieradką, to jest po prostu totalny miks. I jaki jest, Kasia? A myślisz, że on jest kozi? Mhm. No jest koza narysowana na nim. No super, jest przepyszny. Ja kocham kozieradkę w serze, więc jest rewelacyjny. Ale nie smakuje jak kozi. Ma taki zwykły smak sera, takiego delikatnego. Niemniej, tak jak to legenda głosi, że Holandia ma dobre sery, podpisujemy się pod tym. Przepyszne sery. To
zasadzie wszystko, co jedliśmy do tej pory, na razie jeszcze to były zimne posiłki, ale wszystko było dobre. Na niczym się nie zawiedliśmy. Pieczywo perfekcyjne, przepyszne, cudowne. Widoki super, no Holandia. I ci ludzie są tacy mili. Już nie mogę przestać o tym mówić, ale oni są po prostu, cały czas mi się uśmiechają ci ludzie. Cały czas się uśmiechają. Chciałbym, żeby jak najwięcej takiej pozytywnej energii, tych uśmiechów przeszło do Polski, na polskie ulice, miast, wsi. Moi drodzy, tak na zakończenie chcielibyśmy jeszcze wam powiedzieć taką ciekawostkę i informację. Może część z was już zauważyła, że mamy nowy głośnik. Jest to mniejsza wersja głośnika, który mieliśmy w zeszłym roku. Znaczy, no, go cały czas mamy, ale pokazywaliśmy go w zeszłym roku. Marki Sonos. Ten model nazywa się Sonos Roam. I jak widzicie, jest to przenośny głośnik bezprzewodowy, działający na Bluetooth oraz działający na Wi-Fi. Jest on też wodoodporny, na podejrzewam 1 metr można go zanurzyć, no ale to nie jest też głośnik do słuchania pod wodą, no bo kto słucha muzyki pod wodą. Natomiast można go zabrać nad basen, na plażę, do łódki czy do kampera. No i naszym zdaniem, moim zdaniem, twoim też, jest on idealny do naszego nowego kampera. Więc wreszcie mamy przenośny swój głośnik, z którym możemy iść na przykład też do innego kampera, jeżeli będzie jakaś imprezka i nie będzie muzyki. Jeżeli ktoś z was byłby zainteresowany takim głośnikiem Sonos, to pod spodem znajdziecie link, więcej informacji. No jest to po prostu dobry sprzęt. Tak, Sonos to jest jeden z najlepszych producentów głośników. Tak, na świecie. Jakość dźwięku jest naprawdę świetna i to maleństwo potrafi naprawdę być głośne. Oj tak, oj tak. Kiepską muzykę mam pod głośnikiem, ale... I słychać głębie tego dźwięku, on jest taki... I wibruje po prostu, tutaj na maniaż wibruje to. Sonos, kolejna dobra robota. Moi drodzy, jak widzicie, jesteśmy już troszeczkę zmęczeni. Dzisiejszy dzień był bardzo intensywny w wrażeniach. No ja zapamiętam ten dzień na długo i zapamiętam tą miejscowość Giethoorn na bardzo długo. Jeżeli powstanie trzecia część Wielkiego Wozu, to na pewno będzie tam poświęcone kilka stron tej pięknej miejscowości. Jak ja bym mógł napisać tylko i wyłącznie o tej miejscowości, tą całą książkę. Przepięknie, jestem zachwycony. Dziękuję wam bardzo za to, że dzisiaj oglądaliście i że byliście z nami. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to zostawcie po sobie ślad w postaci łapki w górę. Jeżeli nas nie subskrybujecie, to kliknijcie przycisk subskrybuj, wtedy będziecie widzieć jeszcze więcej pięknych miejsc. Na przyszłym tygodniu będzie Amsterdam. Mamy bardzo ciekawy plan na Amsterdam, więc... będziecie mogli to po prostu zobaczyć razem z nami. Życzymy wam miłej niedzieli, cudownego tygodnia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu w niedzielę. Pa!